Siemaneczko! Z tej strony Arolen i witam was w kolejnym odcinku z Agrara 2011. I dzisiaj będziemy sobie opryskiwać i najprawdopodobniej kosić i może jeszcze belować. Postaram się ogarnąć jakiś dłuższy odcinek. I wróciłem z wakacji, jestem już w domu, w pełni zwarty i gotowy do pracy. Więc bierzemy się do roboty od razu, wypoczęty, odstresowany. Zajmuję się nowymi projektami, powracam do pewnych starych. Jest okej. Myślę sobie jeszcze właśnie też nad nagraniem jakiejś typowo wakacyjnej serii być może, ale to nie dzisiaj o tym. Na razie napełniamy nasz opryskiwacz wodą i zaraz pojedziemy do zbiornika z pestycydami, żeby zamienić tą wodę właśnie w oprysk odpowiedni na nasze pole i podjedziemy i będziemy czekać, aż będzie można opryskiwać, aż wszystko urośnie. Gdzie jest ten żółty kwadracik? Jest on tu gdzieś tam, jest ok, więc tam jedziemy. W czasie, gdy mnie nie było, opublikowały wam się dwa odcinki. Mam nadzieję, że wam się spodobały, bo troszkę musiałem się poświęcić, żeby je ogarnąć i dwa wrzucić. Zwłaszcza, że kwestia mojego wyjazdu wahała się do ostatniej chwili. Po prostu na ostatnią chwilę w dzień przed wyjazdem to wszystko wrzucałem. Więc mam nadzieję, że wam się to podobało. Teraz okej, następny dzień, są nowe pojazdy, spoko. Teraz szybko przełączaj się, magiczny mechanizmie, żebym mógł przeprowadzić oprysk. Szybciej, szybciej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś zwycięzcą. Dobra, więc sprawdzimy, co może nam się tu odblokowało, skoro nie chce nam się ten magiczny przycisk pokazać. Axion 850. No, nic to nie da praktycznie. Czekam na Xeriona. Axion 570. Ciekawy jestem, czy jest tu 600. Jakoś nigdy nie udało mi się odblokować. Przyczepa tutaj wszystko. Jak było, tak jest. No chyba, że kultywator nowy się odblokował. Ale to najwidoczniej przedtem, bo wpisało pojazdę tylko. Następny dzień, nowy rodzaj ziarna, spoko. I znowu muszę czekać, tak? No, jeszcze długo. Okej, urosło nam coś wreszcie. I możemy opryskiwać. Składaj się, magiczny opryskiwaczu. I kuksimy. Jej! Tempomat rzucę jedynkę, żeby dokładnie się wszystko opryskało. Zależy mi na dobrych plonach. Pole nie jest duże, więc raz dwa opryskamy. I potem raz dwa lecimy następne dni i skosimy pewnie jeszcze. I zobaczymy, może uda się zebrać. I tutaj ten niesamowity bug z Agrara, że część pola, mimo że jest zasiana, zostaje pusta. Jest to strasznie mega wkurzające. Nie udało im się tego naprawić niestety. No ale jakoś trzeba z tym żyć. Troszkę nam to strat przynosi. Na szczęście, że w ogóle pół pola od razu nie zabiera, bo to już by było, wiecie, przesada kompletna. I nakręcamy ślicznie. Generalnie gdyby można było, to bym wyłączył sam wałek i po prostu nakręcił, ale jako że muszę rozkładać, składać te ramiona i wszystko i tak dalej, to mi się szczerze mówiąc nie chce i wolę tak nakręcić, zwłaszcza że mi spokojnie nawozu starczy. Tam sobie latają jakieś baloniki.
klas, świniak, ta lodzika, coś tam jeszcze. Fajny pomysł z tymi balonikami był. Tak według mnie, bo taki dodaje fajnego klimatu do gry i przy okazji firmy współpracujące, tworzące i tak dalej, umieszczone, reklama, te sprawy, więc całkiem fajne i nawet w nowych grach mogłoby to być zawarte, taki klimacik do mapy. Okej, tu już było pryskane, zagapiłem się troszkę. Trudno, że opryskuję dalej. Przejedziemy. Jeden. I jeszcze jeden obrót, potem będzie. I będzie opryskany. Ach, ten klas pięknie wygląda na tle tych. W ogóle to jest gra, ma mega klimat. Chciałbym, żeby jakaś gra nowa też taki klimat miała. To jest masakra. Coś świetnego, te Alpy, to wszystko mega, naprawdę. Szkoda, że jak na ten zaawansowany dosyć poziom gry, grafiki nie dodali. Może dodali? Chyba dodali ścieżki technologiczne. Ups. Chyba dodali, no super. Mega. O to właśnie chodzi. Gra jak na tamten rok była masakrycznie zaawansowana. I to mi się właśnie bardzo podoba. Okej. Parkujemy go czy nie? Jak tu z miejscem w garażu? Zaparkujemy. I kupimy kombajn. Pewnie tutaj będziemy musieli coś wyprowadzić, bo tutaj każde ma jak na złość przypisane swoje... Wiecie, swoje miejsce. I kupimy od razu kombajn. No tak, pozajmowane. A z headery? No jedź. Zespół koszący. Tylko 900 mam. Kurczę, trochę mało. Mógłby być 1200. W każdym razie. Podejrzewam, że muszę wyjechać Arionem Sosem. Co ja mówię? Arionem. Wskakuj do niego. Jedź, panie. Jedź. Tak. Doskonale. Tam nie patrzymy. Drzwi się zamkną. Okej. Czy już mogę? Kombajny. No patrzcie, nie mogę jeszcze. To co ja jeszcze muszę wyprowadzić? Jestem... Nie, anuluj. Co ja jeszcze muszę wyprowadzić? Ja się pytam. Tu jest pełno miejsca, ale ja oczywiście i tak muszę coś wyprowadzić, bo tak jest paskudnie skonstruowane. Okej. Dawaj. Podczep skurczybyka. Mgła ślicznie wygląda. No jedź. No, dawaj. Dawaj. Dobra. A teraz mogę czy nie mogę? Kombajny. Mogę. Lexion. A kupimy tego najmocniejszego. 570. Mega. Okej. F5. I kupimy jeszcze. Czy to zboże się nadaje do zbioru generalnie? Więc kupimy jeszcze narzędzia. Header, tak. Okej. I trzeba jakąś przyczepę jeszcze kupić. I będziemy... zatrudnimy pracownika chyba, niech on tam... Albo nie, ja będę kosił, bo później go nie zwolnię, kurczę. Będziemy się jechać popitalać chyba do... wiecie, do garażu. Ups. Więc trzeba będzie podjechać też z przyczepą. A tutaj nie ma niestety tego menu zaawansowanego jeszcze, żeby pracownik podjechał z przyczepą po prostu. No,
podłącz. Okej, jedziemy. Dawaj. Pięknie, pięknie. Te mało paliwa. Zatankuj wszystkie. Kup paliwo. Okej. Może stację benzynową trochę rozbudować. Kurde, żygam hajsem. Okej. My jeszcze ogarniemy. Wszystko ogarniemy od razu. Jest hajs. No jeszcze coś. Warsztat. Nie wiem po co te ulepszenia, ale spoko. Kup paliwo. Okej. Zatankuj wszystkie. No to wszystkie. No i wszystkie. Szkoda, że nie można do tego. Że może nie trzeba do garażu wjeżdżać, ale cóż. Nie, chyba trzeba, bo wiecie, umyj wszystkie. Nie działa na, wiecie, na ten brud. Dam następny dzień. Może nam się coś odblokuje. Nowe narzędzia, trudno. Nie będę już tam przeglądał. Kupimy jeszcze przyczepę. Odłącz tył, tu przejadę. Okej. Nakręcimy. Nakręcimy. Dawaj. Dawaj, no. No. C. Wow. I teraz. Narzędzia. Przyczepa. Ten nasz sprzęt niesamowity, niech podjedzie z przyczepą. A z tego co pamiętam, trzeba będzie często wysypywać. Więc przyczepa się przyda gdzieś blisko. I wiecie, damy może za chwilę, żeby trochę się tam go opadła, bo to tak nie wypada nawet kosić, wiecie, przy takiej mgle, bo zboże jest teoretycznie mokre. A skoro to symulator, to wypada zachować trochę realizmu. I czemu mgła nadal jest? Jak ja mam w tej mgle kosić? No my zakładamy, że boże jest suche w takim razie. Przynajmniej mam taką nadzieję. I wyjeżdżamy w pole. Gdzie klas? Tu jest. Okej. To trochę niedokładnie pozasiewane, ale trudno. O dziwo, nie laguje mi przy zbożu. Zbiory uniesione. Przód w dół L. Header trochę nienaturalnie działa i coś tu, teren trochę nierówny chyba. Co jest grane? Coś jest przód w górę. Auć. Coś jest nie teges. Nie, teraz jest ok. Więc jedziemy. Kurz, ile kurzu. Od razu spadek do 25 klatek, więc troszkę mi przylagowuje. Wejdziemy do środka i będziemy kosić w środku. Już mamy 33%, więc leci strasznie szybko. W ogóle... Aj, coś mnie zaczęło ściągać. Nierówny teren chyba. Dawaj, dawaj, pokaż moc. Coś się chrzani. F5. Coś się chrzani niestety. Aż sprawdzę, do jakich kombajnów jest ten Vario. Może ja przesadziłem, może do 570 się nie nadaje. Kurczę, nie da się sprawdzić, a... Moment. Nie ma tu wymagań. Pod względem koni? Nie ma. A ile ten kombajn w ogóle, jak to wygląda? 425 koni, solidna, masywna budowa. Prędkość maksymalna 30 km na godzinę, pewnie magazyn. Dziwne. No nic. Kosimy dalej. Jakoś. Tak? Mam nadzieję, że się uda. To skosić, że nam się zbytnio kombajn nie będzie buntował i w ogóle. Pole jest trochę nierówne i on się chrzani, bo jest trochę
troszkę, wiecie, no wiecie, science, po prostu jest pole nierówne, a header się trochę za nisko opuszcza i się chrzani. Tutaj troszkę twórcy nie pomyśleli o tym. Co tu? Tutaj co? Jak co, ja mam za każdym razem ten kombajn ma mi tak skakać? Nie wyobrażam sobie tego. Jedź do przodu, a nie do tyłu. Dawaj. Zaraz trzeba będzie wysypywać. Zboża, zboże, dużo zboża. Nie chcę wiedzieć, jak ja to będę prasował. Takie zakrętasy. Kuro, złożę rurę, tak? Okej, okay, więc jedziemy wysypać to od razu. Dawaj. Tam nawet nie widać zbytnio tego kombajnu przez tą mgłę. Strasznie dziwne, że w środku nie ma mgły, jaka w ogóle jest pogoda, pogody. Słonecznie troszkę. Chłodno, chłodno, na szczęście nie pada. To by nie dało rady kosić. Okej, okay. Gdzie jesteś, kombajnie? Tam jesteś. Szczerze mówiąc, boję się trochę tego koszenia, bo jeśli to tak będzie mi się chrzaniło, to będzie problem. Będzie problem. Dawaj, syp. Czy to zboże jest białe? LOL. Ile nam? 10,5? No koło. No wejdą 4 zbiorniki. Okej, no. Dobra. Dobra, kombajn, kombajn. Gdzie jest kombajn? Okej. Opuść. Okej, podnieś. Nakręcamy. Opuść. Dobra, i kosimy dalej. Tutaj jest w miarę prosto. I na szczęście nie sprawia nic nam problemów. Nie komentuje ścierniska, które wygląda i wygląda. Takie życie niestety. Zboże też nie wygląda jakoś tam świetnie. Niestety tutaj twórcy polegli, podczas gdy modele same z zewnątrz i grafika była cudowna. Więc to mnie szczerze mówiąc dziwi, dlaczego tutaj tak spaprali sprawę. Ale co się stało, to się nie odstanie. W AS12 nie było lepiej. 13 też jakiś cud do mnie pokazała pod tym względem. Więc w sumie to kulało cały czas. Do się zespół nie posiadał zbyt dobrych grafików 2D, którzy odpowiadali za takie sprawy, bo 3D wyszło naprawdę świetnie. I zaraz będzie znowu pełny zbiornik. Kurcze, jakie niesamowite plony. No, jeszcze. Jeszcze okej. Okay. I jedziemy znowu. Naokoło. Ale tu spierdzieliłem sprawę z tą słomą. Ja walę. Kurczę, jak ja to będę prasował. Tragedia jakaś. Włączymy może kogut, tak? Przeszalejemy. Nie wieć w header. Nie sięga. Przesiąść się do kombajnu i troszkę poprawić. Okej. Okay. I niech wysypuje dalej. Raz, dwa. I kosimy. Mogę momentami troszkę przymulać, bo jest... nagrywam to w nocy. Bo oczywiście innych warunków wakacji nie mam. Kosimy dalej. Szkoda, że ten header ma takie wielkie obroty, bo generalnie w rzeczywistości, jakby się goliło na takich obrotach, to wydaje mi się, że całe ziarno by wyleciało przed kombajnem, co nie byłoby niestety zbyt dużym zyskiem, bo mielibyśmy tylko słomę. Wow, ale niesamowite stwierdzenie.
normalnie popisuje się swoją wiedzą o rolnictwie, którą powinienem mieć na bardzo wysokim poziomie, bo mieszkam na wsi, a mam praktycznie zerową. Wow, niestety takie życie. Troszkę inne rzeczy mnie interesowały od samego początku. Więc jedziemy dalej. Kosimy. Nie wiem, czy nie będę musiał tego zmontować czasami jeszcze. W nocy. Ale to pomyślimy. W każdym razie wy dostaniecie odcinek na piątek. Nic w zasadzie, czemu ja to mówię, skoro wy i tak to oglądacie. Okej, okay, nieważne. Lecimy dalej z tym koksem Lexion 570. W ogóle dla mnie to jest szok. Takie duże maszyny, bo w grze one nie wydają się takie jakieś takie specjalnie wielkie. Ta skala jest taka, skala niby jest ok, 1:1, ale jakoś nie idzie odczuć tego tak, jak jest w rzeczywistości. Masakra, jak widziałem złuchego Tucano 480, dobrze mówię, na żywo. To była masakra jakaś, a ja sobie nie wyobrażam, jak wygląda Lexion, powiedzmy, z tych większych, 780 na przykład. Masakra. Okej. Okay. I w sumie to troszkę zazdroszczę tym, co mają styczność z takimi sprzętami na co dzień, bo mnie to fascynuje od dzieciństwa. I mega, mega mnie do tego ciągle ciągnie. Ale nie mam niestety zbytnio możliwości popatrzenia na takie sprzęty. Nie mówiąc już o pojeżdżeniu, podczas gdy mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, po polach, nagrywając różne akcje żniwne z New Hollandami, case'ami, i z tego co słyszałem, miał też jechać czymś z tych dużych sprzętów, więc serdecznie go pozdrawiam i zazdroszczę mu. Chętnie bym też pojeździł. Strasznie żmudnie to koszenie idzie, mam 20 minut, no nic. Jak chcieliście dłuższy odcinek, to będziecie mieć dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że będziecie to chociaż oglądać. Dla mnie to nie jest problem, bo mam akurat troszkę czasu, więc sobie pyknę. Pykniemy sobie dłużej po prostu. Okej. Więc nawracamy teraz naszym klasikiem niesamowitym i kosimy dalej. Dużo jeszcze zostało? 4,50% mamy skoszone, no to jeszcze troszkę. Trzeba będzie wywieźć, wiecie, pszenicę do silosów teraz, jak to wysypiemy, bo tam już za dużo nie wejdzie, więc nie ma sensu tam ciułać i jeździć potem i tak dalej, tylko od razu wysypiemy. W prawo skręt. Okej. Okay. I fajnie wygląda te efekty cząsteczkowe, przeskakiwanie nad tym headerem. Tylko nie wiem, czy też troszkę nie przesadzone, bo chyba aż tak to wszystko się nie rusza. No chyba, że się mylę, to mnie uświadomcie. Ważnie dużo zostało, jak tak popatrzeć to. Szkoda, że 1200 nie mamy wario headera, to by jeszcze szybciej szło. Bo jeszcze Lexiona większego, z większą pojemnością, to by była zabawa. Ale poradzimy sobie jakoś. Syp. I zaraz jedziemy do silosa. Generalnie jak ktoś chce, to może sobie traktować też moje odcinki jako tutoriale, bo niestety przykro mi to stwierdzić, ale widziałem niektóre odcinki u innych, którzy próbowali nagrywać Agrara, a nie wiedzieli, jak na przykład ogarnąć pestycydy, czy gdzie wysypać zboże, więc jeśli nadal uważacie, że to wam się przyda, to proszę bardzo, dużo rzeczy można się nauczyć, bo widać po kolei, co, jak, gdzie robię.
Jednocześnie nie jest to poradnik, więc podwójna korzyść, bo można sobie na luzie pooglądać. Mogę już wysypać? Zakładam, że mogę. Sypie się, sypie się, sypie się. Okej. Zaraz wysypiemy. Później to trzeba będzie sprzedać z zyskiem. Jak tam po sezonie będzie na pewno lepsza płaca. Tymczasem transport i wracamy kosić. I skosimy to, myślę, niedługo. Dużo nie zostało. Paliwo jeszcze jest w zbiorniku. Spalanie, to pamiętam, troszkę za duże tu było i kurczę, zarzuca mnie. Co jest naprawdę fajne, że przyczepa jakby oddziałowuje na traktor. Tylko mogłoby być to troszkę bardziej dopracowane. Ale generalnie tak jak jest, też jest znośnie. L, opuść. Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem, już bywa. Coraz bardziej. Dawaj. Teraz tak, nie da rady. Nie wyrobię. Bym za bardzo skręt zrobił później i ciężko byłoby sprasować. Prasowanie zostawimy sobie już na inny odcinek, że też jakiś dłuższy zwiozę od razu, bo teraz nie ma sensu, żebym ja walił znowu godzinny odcinek, bo zbyt ciężko byłoby mi to później wrzucać, bo to będzie ważyło masakryczną ilość miejsca. Boję się, że czy mi na dysku starczy miejsca, bo ostatnio troszkę więcej pracuję, troszkę więcej projektów i troszkę to miejsca zajmuje na moim dysku. Nie, muszę sobie po prostu dokupić jeszcze jakieś 2 terabajty, chcę sobie jeszcze kupić. Wtedy nie będzie już problemu, będę mógł sobie wszystko pięknie posortować, ale na razie muszę sobie radzić z 1 terabajtem i jakoś pracować. I musi mi to jakoś wystarczyć. Okej. Ale kombajn nam się zabrudził, masakra. Ale jak to ślicznie wygląda. Czekajcie, aż wyjdę i machnę fotkę. Okej. Fotka na miniaturkę. Ślicznie to wyglądało. Jeszcze coś takiego. Będzie w czym wybierać na miniaturkę. Okej. Dużo? 70%, niedużo. I wysypujemy. Wysypujemy. Traktorze, przybywaj. Przybywajcie moce pozaziemskie. I prawie przewróciłem kombajn, ale to nic. Syp. Troszkę tam ucieka na ziemię, ale załóżmy, że wszystko idzie na przyczepę. I tak będzie łatwiej. Okej. Jedziemy z tym koksem. Zauważyłem, że zawsze na końcówce przed skrętem mi się ten zbiornik zapełnia. To jest wkurzające. I to tak, aby mnie trollowało. Zauważyłem, że wszystko mnie troluje. Wszystko, każdy i tak dalej. Czuję się brutalnie wykorzystywany. Czuję się pewnego rodzaju pośmiewiskiem i sobie nie życzę tego. Więc droga gro, przestań mnie trollować, bo ja chcę mieć kontrolę nad tobą, a nie ty chcesz mieć kontrolę nade mną. A jeśli cię tu wygląda, to odbicie. Widzicie? Na kabinie. Kuszu, znikaj. To światło i w ogóle. Mega. Takie cuda na DirectX-ie 9 potrafili wyciągnąć. Szacun pod względem grafiki. Szkoda, że tak agrar skończył.
tutaj może nam się teraz gorzej godzić, wolniej, bo jest mniejszy kawałek, więcej kręcenia. Więc może być ciężej, ale jakoś damy radę. Damy radę. Czy damy radę? Tak, damy radę. Oglądał ktoś dawniej za dzieciństwa Boba Budowniczego? Bajka była mega, miażdżyła w ogóle po prostu. Sam jeszcze mam jakąś kasetę VHS z tą bajką i strasznie lubiłem to oglądać. Taka pozytywna była. Nie to co teraz, jakieś kurcze kosmici ciągle albo jakieś plastikowe ludziki. Są teraz te bajki dla dzieci, ale co z tego? Ta technologia 3D i w ogóle? Co z tego? Skoro to wygląda tragicznie. Ojejku, jak ja czytałem o reboocie Atomówek z swego czasu kultowego serialu CN-u, to normalnie za głowę się złapałem. Jak można tak spartolić robotę? Mamy obecną dobę 3D, a jest też teraz moda na skromność w pracach, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego tak spartolili wygląd Atomówek i innych postaci z bajek po przeróżnych rebootach i nawet tych nowych. No przecież jak ja zobaczę, jak te postacie wyglądają, to ja normalnie wymiotuję, jak popatrzę na to, bo to w głowie się nie myśli, że tak można stworzyć postać. Jak nie potrafią w 3D tego robić, to niech robią w 2D, jak robili to robiono to dawniej i od razu, kurczę, będzie inaczej wyglądało. A tak, to tragedia po prostu. Taka rozkmina. Mam nadzieję, że nie macie tego za złe, ale trzeba też troszkę pogadać, jak to na odcinku. Wszystko i nic. No, 30 minut, więc powinniście być zadowoleni. I do przodu, mistrzu. Będzie ciężko to zbelować. Oj, ciężko. No, dużo jeszcze. Proszę Państwa, ostatnia prosta, ostatnie dojechanie i jest na mecie. Wygrał, kurczę. 100 tysięcy, proszę Państwa, 100 tysięcy wygrał groszy tureckich. To jest coś niesamowitego. Jak? Ty, jaka nagroda? Co on zrobi z tymi pieniędzmi? Bogacz. Okej, okay. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego popołudnia, dobrego dnia. Nie wiem, kiedy Wy to oglądacie. W każdym razie żegnajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.